Firma pracuje od godziny. Zbliża się ósma i oczywiście zbliża się też, jak zawsze, boss Scrooge. Być wesołą, taka biedaczka jak ty. W takim razie i ty masz prawo być takim ponurym, skoro jesteś taki bogaty. Zapewne chcecie mieć, panie, jutro wolny dzień. Uważam to za nieuczciwe. Chyba, że potrącę panią z pensji. Ale wówczas powiecie mi, panie, że dzieje się wam krzywda. Nie. To mnie dzieje się krzywda, kiedy płacę wam za każdy wolny dzień. Mamy przyjemność z panem Scrooge'em czy panem Marleyem? Marleya nie ma już 7 lat. Odszedł 7 lat temu, a więc nie mamy żadnej przyjemności. Co za głupi dzień. Co tu jest? Pytam się, kto tu jest? Nie, coś mi się przebił. Ja tutaj stoję. Nie myślmy racjonalnie. Co to było? Nie wierzę, to tak jak mówię, to pewnie jakiś obiad wczorajszy, część niedogotowanego kartofla. Jest racjonalne wytłumaczenie. Litości, czemu mnie nawiedzasz, istoto? Czemu u mnie? Na każdym człowieku ciąży obowiązek bratania się z bliźnimi. Kto tego obowiązku zaniedba za życia, musi go dopełnić później. Dużo widzieli podczas swojej dalekiej wędrówki. Panie z fundacji, tak mi miło, że was widzę. Bardzo przepraszam za wczorajszy występek. Naprawdę proszę mi wybaczyć. Nie wiem, co mnie ugryzło. Proszę w ramach rekompensaty przyjąć chociaż te drobne upominki. Dziękuję również. Ja wiem, co się działo. Zapowiadaj mi się zmiany. Trzymaj ten drobny upominek. Awans! Scrooge dotrzymał obietnicy. Stał się innym człowiekiem. Niektórzy w naszym mieście wyśmiewali zmiany, jakie zaszły w naszym bohaterze, ale on sobie nic z tego nie robił. Nie miał już nigdy więcej do czynienia z duchami.